czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale 4, w wersetach od 19 do 38. Kobieta powiedziała mu: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi na tej górze oddawali cześć, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy oddawać cześć. Jezus powiedział jej: Kobieto, wierz mi, że przyjdzie godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie jest z Żydów. Przychodzi jednak godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą cześć oddawać Ojcu w duchu i prawdzie. Bo i Ojciec szuka takich jako Jego chwalców. Bóg jest duchem, a ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i prawdzie. Kobieta powiedziała mu: Wiem, że przyjdzie Mesjasz nazywany Chrystusem. Ten, gdy przyjdzie, wszystko nam powie. Jezus powiedział jej: Ja, który rozmawiam z tobą, jestem nim. Wtedy przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z kobietą. Jednak nikt nie powiedział: O co pytasz? Albo: O czym z nią rozmawiasz? Zostawiła kobieta swój dzban, poszła do miasta i powiedziała ludziom: Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie: Rabbi, jedz! On powiedział im: Ja mam pokarm do jedzenia, którego wy nie znacie. Mówili więc uczniowie między sobą: Czy ktoś przyniósł mu jeść? Jezus powiedział im: Moim pokarmem jest, abym czynił wolę tego, który mnie posłał i wykonał jego dzieło. Czy nie mówicie: Jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Mówię wam, podnieście swoje oczy i przypatrzcie się polom, że już są gotowe do żniwa. Żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon do życia wiecznego, aby i ten, który sieje, radował się razem z tym, który żnie. Prawdziwe jest przysłowie, że kto inny sieje, a kto inny żnie. Ja was posłałem żniwować to, nad czym nie pracowaliście. Inni pracowali, a wy weszliście w ich trud. Jest rzeczą znamienną, że najważniejsze pouczenie, jakiego udzielił Pan tej samarytańskiej kobiecie, nie odnosiło się do jej prowadzenia się, lecz dotyczyło uwielbienia, które jest wspaniałą duchową służbą wszystkich wierzących. Gdzie, kiedy i jak powinno się uwielbiać Pana? Religia form i ceremonii przestała być ważna. Nadchodzi godzina, i teraz jest, uwielbiania w duchu i w prawdzie. Komu i przez kogo ma być przynoszona cześć? Już nie Panu, Bogu Izraela, ale Ojcu, stosownie do zupełnie nowej relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem, przez Jego dzieci. To oni mają teraz przywilej przynoszenia należnej Mu chwały i są nazwani prawdziwymi chwalcami. Czy ty, którego odnalazł Bóg, byś był chwalcą, pozbawisz Pana tego owocu chwały? I mamy tutaj odnośnik do listu do Hebrajczyków, 13 rozdziału, 15 wersetu. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają jego imię. Gdy tylko Samarytanka usłyszała od Pana, że jest Mesjaszem, porzuciła swój dzban i pobiegła do miasta, aby opowiedzieć wszystkim o tym, którego spotkała. Jeśli chodzi o uczniów, to niestety nie zrozumieli niczego z tego, o czym im mistrz powiedział. Pan Jezus czerpie moc i radość ze społeczności ze swoim Ojcem. Werset 34. I z perspektywy tego, co jest jeszcze przed nim, gdyż on widzi już przyszłe żniwo. Niezliczone rzesze tych, których odkupi. Werset 35. I mamy tutaj odnośnik do psalmu 126, 6 wersetu. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje.